Obudził się, spojrzał na zegarek, była już druga po południu. Wstał cicho z łóżka i zaczął się pośpiesznie ubierać. Spojrzał na Adę, spala, oddychala spokojnie, a na jej ustach nawet weśnie ten zimny, szatański uśmiech, który go zawsze lękiem, nie, ale swoją nierozwiązalną zagadką irytował. Ale nie miał teraz czasu na rozwiązywanie zagadek, zresztą go już zbytnio nie nęciła. On pragnął tajemnicę całkiem innej duszy ludzkiej odsłonić. Ubierał się po cichuteńku, jak złodziej, który się nauczył cienia nie rzucać i nie zadzwonić dzwonkami, którymi był cały oprzyty, a skradając się, umiał tak stąpać, że stopa jego w mialkim piasku odcisków nie robiła. To ostatnie tak mu się podobało, że na cały głos wybuchnął śmiechem. Jeszcze nie zdążyłem oprzytomnieć po tym przeklętym szampanie. Rausz, kolosalny rausz! Ada obudziła się. W Wpółsenna blądziła ręką wokół siebie, ocknęła się, zerwala i usiadła na poslaniu. Co co, ty już idziesz? Bój się bogać, toś to już druga godzina po południu. A ja się tak cieszyłam, że przez cały dzień u mnie pozostaniesz. Pozostań, tak bardzo cię proszę, ja cię tak rzadko coś proszę, ale dziś pozostań ze mną. Nie mogę, w żaden sposób nie mogę, zawiązywał pośpiesznie krawat. Nigdy cię już o nic nie poproszę, ale dziś zrób mi tę laskę, pozostań u mnie. Nie bądź natrętna, odburknął gniewnie. Jeżeli ci mówię, że nie mogę, to nie mogę. Był zirytowany. Już kilkakrotnie próbował zrobić prawidłowy węzeł krawatu, ale mu się nie udawało. A ta przymrużyła oczy. Coś ty powiedział? Ja? Ja natrętna? Spojrzał na nią. Uczuł jej wzrok jak obuch tępej siekierki i w jednej sekundzie opanował się. Podszedł mi, niej, gladził jej ramiona i ręce. Umyślnie to powiedziałem, byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób ty na to zareagujesz i chciałem dawno już nie widziałem go, chciałem ujrzeć ten do szpiku i kości przeszywający wzrok. Ostrzejszy nawet, aniżeli twoje paznokcie, które mi już przy pierwszym spotkaniu poorala mi ramię. Spojrzała na niego zimno-lodowato i lodowatym uśmiechem wykrzewiły się jej usta. – Słuchaj, Ado, proszę cię bardzo, być z jakiegoś wpólnie przytomnego powiedzenia nie robila żadnych tragedii. Nic nie znam ochydniejszego w stosunku milosnym. – Milosnym? – Ada zaśmiela się cierpko. – Co ty nazywasz milosnym stosunkiem? – No, jeżeli nie milosnym, to takim, jaki nas wiąże. – Prawda, – Ada zamyśliła się, – takim go chciałam mieć. A więc też jesteś mądrą i sprawiedliwą niewiastą. Więc mówię ci, że nie znam nic ochotniejszego w stosunku takim jak nasz nad sprzeczki i klutnie. To wkracza już w zakres małżeństwa i jego najistotniejszych praw. Prawda? Potakiwała Ada. Oczy jej wlepione w maszynkę do herbaty blądziły w ciemnych przestworzach. O czym ona teraz myśli? Bielecki był zaniepokojony. Odwróciła się nagle do niego. No jakże? Takłeś się głęboko we mnie wpatrzył, jeszcze nie odgadłeś, o czym myślałam? Nie, przyznam się uczciwie, że nie. <laughs> Tyś taki przenikliwy i nie odgadłeś moich myśli? Nalewala herbatę do filżanek, postawiła je na stole i przysiadła się do niego. Napijże, póki gorąca. Ale co ja chciałam powiedzieć, prawda? Byleś ciekaw, w co mi ja przed chwilą myślałam? Otóż ci powiem. Opowiedziałeś mi kiedyś, przed wejściem do Wil rzymskich, patrycjuszy, Stał napis kawę kanem. Miej się na baczności przed psem. I to kawę kanem, kawę kanem rozigrało się w duszy we wszystkich możliwych tonacjach. W warczeniu, szczekaniu, w przeciągłym wyciu, jednym wrzasku. Bielecki popatrzył na nią bardzo uważnie, a potem uśmiechnął się. To znaczy? No przenośnia byłaby zbyt naciągnięta, ale sens ukryty rozumiesz. Grozisz mi? Ja tobie grozić? Tak, ja mam cię w rękach, jak ty mnie. No, ale w każdym razie kawę, kanem, no, kot gorszy od psa, słusznie powiedziałaś. Ale do czego ty zmierzasz? Do czego? Wstała, zamknęła drzwi na klucz, wyciągnęła go z zamku i wsunęła go nieznacznie do kieszeni szlafroka. Chciałeś no, eksperymentować. Nazwaleś mnie natrętną, gdym cię prosił, abyś został, a teraz ja małe eksperymenci kurządze, Zamknęłam cię na klucz i nie wyjdziesz stąd, dopóki ci na to nie pozwolę. Bielecki zmarszczył brwi. Gwałcić mnie chcesz? Na no, cały głos się zaśmiała. Spójrz na nas z daleka. Żywy obraz. Józef i Putyfara. Nie blaznuj! żachnął się Bielecki. O. Ordynarny jesteś. Śmiała się lekko, swobodnie, wyzywająco. Bielecki się zawstydził. No, no. Trochę latiny od ciebie się nauczyłam. Post... Jak to tam dalej? Bielecki opanował się. Przykra i niemila do tej chwili sytuacja. Poczęła go śmieszyć. Przy tym rozbrajala go coraz więcej. Wprost zdumiewająca. Prawie dziewicza świeżość cery na twarzy Ady. Zapomniałeś jak dalej? Omne animal... Omne animal, powtórzył Bielecki. Tryste. Nie, nie. Schwycił ją przygarnął do siebie, całował po twarzy, szyi, piersiach, zdawał się ją dlewać tonąć w oceanie rozkoszy. A ona poddawała się jego fieszczotom z zimnym Chichotem. O tysiące mil od niego odbieżala. Posadził ją na łóżku. Patrzyła na niego przez chwilę, jakby go oczyma na kawale rozszarpać chciała. Wreszcie uśmiechnęła się skrycie i podstępnie. Znowu zdjął Bieleckiego lęk. Tego uśmiechu jeszcze nie znał. On od paru dni dopiero się pojawił. Co się za nim kryło? Wiesz, Heniu, mówiła pieszczotliwie i kolysala się na łóżku. Tak cudownie, tak niesłychanie odegrałeś komedię, że ci się za to należy nagroda. Masz klucz. I możesz teraz pójść. Wyciągnęła klucz z kieszeni szlafroka. Masz, no, nie chcesz brać? Ale wstydz, że się mocny człowieku nie brać, jak ci się daje? Położyła klucz na stole. Patrzyli na siebie. Bierycki wsadził ręce do kieszeni, jak samitnym, laskoczącym spojrzeniem glaskał jej biust między otwartym szlafrokiem i piersi, z których koszula opadła. Tyle razy Cię widziałem, a Ty za każdym razem inaczej piękna. Tobie spieszno, klucz na stole, możesz iść. I dumny jestem, że Cię po raz pierwszy widzę zazdrosną o mnie. I do tego kobiety tak piękną, która by mogła mieć na każde skinie dziesięciu mężczyzn u każdego palca. Czemu ty, Lotrze, tak się wykoleiłeś? Dlaczego zachciało ci się być literatem, kiedy byś ty mógł zostać najwspanialszym komediantem, jakiego świat jeszcze nie oglądał? Z czymże żeby cię porównać można? Bielecki ogarniał ją oczyma i udawał, że nie słyszy, co Adam mówi. Z Lasicą jesteś pieściwą i gibką jak ona, z panterą, z samicą leoparda, cudowne zwierzę. Z tygrysicą, gdy jesteś zła, to oczy twoje stają się zielone jak oczy tygrysicy. Nagle jakby się ocknął z zachwytu nad jej pięknością. Ha, zmiluj się, toś ty się we mnie rozkochala? Co za niepojęty cud? Mnie jeszcze żadna kobieta nie kochała. Bali się mnie, chcieli kochać, ale nie śmiali. Ty jedyna, ciebie na to stać, by mnie kochać. Stał chwilę zamyślony. Lękam się tylko, czy nasz stosunek się nie popsuje. Całkiem inny układ był między nami. To miało być wszystko tak on kamerat, a teraz się coś zmienia. Miłość poczyna nam bruździć. Zerwała się. Tobie się zdaje, że ja cię kocham? Śmiała się. Nie, ja cię nie kocham. Ja chcę... Tylko Cię mieć, nic więcej, ale teraz już. Idź, idź.